W dniu dzisiejszym na terenie gminy Puck odbędą się konsultacje społeczne. Trwają takie prace związane z tym, że na poszczególnych obszarach wiejskich czy rybackich mogą powstawać lokalne grupy działania, czy też lokalne grupy rybackie. To jest taka maszyna do sensownego wydawania unijnych pieniędzy. Żeby te pieniądze wydać, trzeba przygotować pomysł na ich wydanie, czyli strategię rozwoju. Lokalną strategię rozwoju. Ona się musi składać z takiej diagnozy, jaka jest sytuacja, jakie są główne problemy do rozwiązania na tym obszarze. Potem trzeba zaplanować szuflady odpowiednie, czyli z różnymi rodzajami jakby wydatków na różne rodzaje projektów. Zastanowić się również później na tym, w jaki sposób te projekty wybierać, jakie kryteria stosować, kto ma to robić, na jakich zasadach. I w tej chwili biuro takiej lokalnej grupy działania, Północno-Kaszubskiej Grupy Działania, która ten teren obejmuje, przy wsparciu takich ekspertów czy konsultantów jak ja, po przygotowaniu takich pomysłów wstępnych na i tą diagnozę i na te szuflady, czyli tak zwane cele strategii, spotyka się z mieszkańcami, żeby przedyskutować na tym wczesnym etapie, czy te pomysły są właściwe, czy one odpowiadają oczekiwaniom, potrzebom, czy może coś zostało pominięte, może z czegoś warto zrezygnować, żeby bardziej się skoncentrować na takich najważniejszych zadaniach. Zresztą ta osada, w której jesteśmy, ona jest też wybudowana w ramach poprzedniej edycji tych środków unijnych, w ramach poprzedniej strategii. No i teraz właściwie pracujemy nad tym, żeby tak płynnie przejść w kolejny okres, kolejne środki wydawać na takie podobne czy inne projekty, które mają spowodować, że ten obszar będzie atrakcyjny dla mieszkańców, przyciągał będzie turystów. Być może dzięki temu oprócz turystyki jakieś inne się też będą działalności rozwijać. Temu służy dzisiejsze spotkanie. Czyli to nie jest szkolenie, to jest rozmowa. Pierwszy etap już jest za nami. Tu właśnie między innymi, tak jak Pan mówił, ta osada. Teraz nowe środki, nowe możliwości dla mieszkańców gminy Puck, bo na pewno dzisiaj pod kątem właśnie gminy Puck będziemy rozmawiać i rozważać te środki. Czy tak? Tak, chociaż spotykamy się w różnych gminach, ale zadanie jest wspólne, bo też jakby nie na tym polega ta strategia, żeby traktować te gminy osobno. Dam taki przykład. Jeżeli pod Puckiem powstała taka osada, to wspólny interes polega na tym, żeby turyści na Półwyspie dowiadywali się o tej osadzie jakby jak najbardziej bezpośredni sposób, żeby ułatwić im dotarcie tutaj, czyli żeby traktować cały ten obszar jako taką jedną wspólną ofertę. Na co mieszkańcy gminy, wiadomo, że to jeszcze za prędko o tym mówić, ale na co mieszkańcy gminy w tym nowym rozdaniu mogą liczyć? No za prędko, ale wiemy dwie rzeczy. Wiemy z ankiet, z rozmów dotychczasowych, czego oczekiwali mieszkańcy. Ale wiemy też, na jakie dziedziny te środki mogą być przeznaczone, bo dajmy taki najprostszy przykład. Mieszkańcy pewnie chcieliby jeździć po prostych, równych drogach, natomiast no, z punktu widzenia tych źródeł, z których będziemy korzystać, drogi nie są, powiedzmy, faworyzowane czy preferowane. Tak? Jakby założenie jest takie, że musimy je finansować z innych źródeł. Ale przykładowo na pewno taki nowy element to jest energetyka. Czyli na przykład inwestycje przy gospodarstwach domowych, przy firmach, które mają i zmniejszać zużycie energii w różnych formach, w różnych rodzajach działalności, czy przy kosztach utrzymania domu i mają też no, troszkę jakby pozwalać szukać alternatywnych źródeł energii, jak to się ładnie mówi, odnawialnych. Inny przykład to oczywiście jest turystyka, to jest taki obszar, że od tego się nie da uciec, ale w takich naszych rozmów wynika, że chyba większość uczestników zgadza się, że od na przykład projektów polegających na budowie miejsc noclegowych powinniśmy przejść do projektów, które przedłużają sezon, wzbogacają ofertę, czyli powodują, że turystów jest więcej i zostają tutaj dłużej, zostawiają więcej pieniędzy. Czy przy konsultacjach mówiło się również, czy rozmawia się również na temat właśnie między innymi promocji poprzez właśnie lokalne media? Bo jak wiemy, na pewno na terenie powiatu puckiego jest ich bardzo mało, jest to bardzo mała, bardzo zawężona gałąź, jeżeli chodzi o środki przekazu masowego informacji. Czy coś na ten temat wiadomo, czy mieszkańcy coś w ankietach o tym mówiono? Znaczy wprost pewnie temat mediów się nie pojawił, z tego co pamiętam, natomiast pojawia się temat bardziej skomplikowany, na przykład marki obszaru, promocji i takiej wewnętrznej wymiany informacji. Pewnie dla mediów też przy rozwiązaniu tego typu problemów się miejsce znalazło. Jak mówimy o marce obszaru, to nie mówimy tylko o tym, że sobie wymyślimy jakieś fajne hasło, ale mówimy na przykład o systemie certyfikacji usług czy produktów, czyli takim jakby zaświadczaniu, że okej, nie wiem, prowadzisz działalność
działalność w oparciu o lokalne zasoby, prowadzić działalność, nie wiem, akcentujący kaszubskość, tak, czy nadmorską, chociażby to się wyraża, nie wiem, w strojach personelu. I rzucam teraz przykłady oczywiście. I z tego tytułu jakby wchodzić do pewnej bazy, która podlega wspólnej promocji. A gdzie promocji? No także w mediach, tak? Czyli to się zazębia ze sobą. Dla Urzędu Gminy w Pucku no, byłoby pewne przesłanie. Oczywiście ja nie jestem osobą, która jest upoważniona, żeby takie przesłania formułować, ale przy okazji prac nad tą strategią, która ma jednak wąski zakres, to znaczy to jest sposób czy pomysł na wykorzystanie pewnej puli pieniędzy, one są jakimś tam zaznaczone, ich przeznaczenie jest z góry zdefiniowane w dużej części, ale przy tej okazji chyba jakby wychodzi potrzeba myślenia w szerszych kategoriach strategii całego powiatu, czyli ja nie wyobrażam sobie, żeby miasto Puck nie czuło się częścią całego powiatu, zresztą no, najważniejszą częścią i z tego co wiem to równolegle i też wykorzystując tutaj te doświadczenia trwają pracę nad strategią powiatu, a to wbrew pozorom nie chodzi o kolorową książkę, tak, na kredowym papierze, tylko chodzi o spis pomysłów takich najważniejszych dla powiatu, przykładowo dotyczących kształcenia zawodowego, komunikacji po zatoce, czy w ogóle rozwiązania problemów komunikacyjnych, które no, wszyscy odczuwamy, ja też tutaj przyjeżdżając jakiś czas, czy chociażby tej wspólnej promocji, czy chociażby marki obszaru, czy certyfikacji produktów i no, jest szereg takich tematów wychodzi, które wymagają chyba pomyślenia w szerszym takim horyzoncie czasowym i na poziomie powiatu, gdzie jak powiedziałem, miasto Puck to jest kluczowy gracz.